Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panowie Ministrowie. W imieniu Komisji Obrony Narodowej mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie sprawozdanie dotyczące ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Komisja Obrony Narodowej rozpatrywała tę ustawę na posiedzeniu w dniu 6 marca 2013 roku. Odsyłam tutaj Państwa senatorów do druków wewnętrznych nr 305 i 305A. Ustawa ta jest inicjatywą Pana Prezydenta i ma zagwarantować ustanowienie wieloletniej perspektywy finansowej mechanizmów służących wzmocnieniu obrony powietrznej czy też przeciwlotniczej, a w szczególności obrony przeciwrakietowej. Jest to priorytet, który został uznany zarówno przez Pana Prezydenta, jak i przez rząd polski jako najważniejszy w modernizacji Sił Zbrojnych. Rakiety są dzisiaj najważniejszym środkiem przenoszenia siły uderzeniowej i ten typ uzbrojenia należy nie tylko modernizować, ale i dalej rozwijać. Jest to też nieodzowny element strategii obronnej każdego europejskiego kraju. Drugim priorytetem jest konieczność, ale także wola uczestniczenia w sojuszniczym systemie obrony rakietowej NATO. I jeżeli chcemy być skuteczną częścią obrony systemu NATO, to musimy zbudować swoją część systemu rakietowego. Na to oczywiście potrzebna jest wieloletnia perspektywa finansowa i ustawa ta ma za zadanie zapewnić siłom zbrojnym właśnie taką długofalową perspektywę. Związanie tego finansowania z produktem krajowym brutto, tak jak to miało miejsce w przypadku budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, gdzie w ustawie zapisano, w ustawie z 2001 roku zapisano trwały wskaźnik 1,95% PKB. Sprawdziło się w ostatniej dekadzie i analogicznie z tą regulacją procedowana ustawa ma za zadanie powiązania finansowego w wysokości 20% wydatków na modernizację techniczną właśnie na ten priorytetowy program rozbudowy i wzmacniania obrony powietrznej czy też przeciwlotniczej. Szacunki Ministerstwa Obrony Narodowej, uwzględniając wskaźnik PKB i przeznaczony na budżet Ministerstwa Obrony Narodowej wskaźnik 1,95 PKB, w tej perspektywie czasowej, o której mówi ustawa, czyli w ciągu tych następnych 10 lat, mówi, że na obronę przeciwlotniczą będzie do dyspozycji około 28 miliardów złotych właśnie w tym okresie 10 lat. Na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej podczas dyskusji senatorowie poruszali aspekt, aby w procesie modernizacji polskich sił zbrojnych został w odpowiedni sposób uwzględniony interes polskiego przemysłu obronnego. Bo przecież w tej perspektywie 10 lat to miliardy złotych będą wydawane właśnie na cel obrony przeciwlotniczej, obrony powietrznej. I te pieniądze powinny zostać w Polsce i przyczynić się do utrzymania czy też tworzenia nowych miejsc pracy. W trakcie prac Komisji Obrony Narodowej przedstawiciel Biura Legislacyjnego Senatu zwrócił uwagę na mogące pojawić się trudności interpretacyjne z zapisem, tutaj cudzysłów, cytat, z uwzględnieniem polskiego przemysłowego potencjału obronnego. Cudzysłów zamykam, koniec cytatu. Przedstawiciel rządu poinformował jednak Komisję Obrony Narodowej, że w tej sprawie jest pozytywna opinia MSZ-u i że ten zapis nie stwarza żadnych zagrożeń zarówno ze strony Unii Europejskiej, jak i interpretacji w Ministerstwie Obrony Narodowej tego zapisu.
Legislator zwrócił również uwagę na sformułowanie, w cudzysłowie, tutaj cytat, modernizacja techniczna, cudzysłów zamykam, które nie jest zdefiniowane w tej ustawie, argumentując, że to nie minister powinien określać i decydować o tym, w jaki sposób te pieniądze i na jakie cele będą wydawane. Oraz, że brak takiej definicji może właśnie do takiej sytuacji doprowadzić. Przedstawiciel rządu wyjaśnił tutaj, że cała ustawa ma przecież w tytule właśnie pojęcie o modernizacji technicznej, jak do tej pory przez wiele lat praktyki nigdy nie miał nikt z tym żadnych wątpliwości co do interpretacji tego zapisu. Biuro Legislacyjne zaproponowało poprawkę, w której artykuł pierwszy w ustępie 2a, aby wyrazy właśnie na modernizację techniczną zastąpić wyrazami, cudzysłów, cytat, na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych tej części budżetu. Poprawka ta została odrzucona przez komisję. W głosowaniu nad całością ustawy ustawa ta została przyjęta jednomyślnie przez komisję i ja w imieniu Komisji Obrony Narodowej uprzejmie proszę Wysoką Izbę o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Dziękuję.